Jeden z patronów poprosił mnie o opinię o dziele z mojego ulubionego kresowiaka Cata Mackiewicza, właściwie Stacha Mackiewicza, po prostu pseudonim Cat. Do odnośnie ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski to są dwa przekłamania w jednym zdaniu, w jednym równoważniku zdania. Stanisław II August, przedostatni król Polski, tak powinno być, bo królem Polski był jeszcze Aleksander I i Mikołaj I, byli jeszcze królami Polski. Dopiero potem jest Prywislański kraj i tam Prywislańska strana i tak dalej. W każdym razie więc Stanisław II August, tak naprawdę nie Stanisław August Poniatowski, tylko Stanisław II August. To, że mamy problem z nazewnictwem tego króla, pokazuje, że tutaj częściowo Cat ma rację, że to był głównie partyjnik Czartoryskich. Jest w tej książce demonizowana mocno Katarzyna II, że Katarzyna II była pyłkiem, była nic nieznaczącą księżną, ale potem się dobrze ustawiła, bo zaczęła bronić rosyjskich tradycji przeciwko swojemu mężowi Piotrowi III Holsztyńskiemu, który jako car rosyjski 1762 roku, tylko przez parę miesięcy, bo potem go prawdopodobnie Katarzyna kazała zamknąć i prawdopodobnie także zabić, ale niektórzy uważają, że Orłowowie, jej kochanek Orłow i jego brat przekroczyli swoje kompetencje i po prostu zabili Piotra jakby na własny rachunek. W każdym razie Katarzyna II, no nie ma tego całego i niuansowania w tej sprawie Katarzyny u Cata Mackiewicza, ponieważ jako historyk to żaden historyk. Cat Mackiewicz de facto to jest takie wypracowanie ucznia z klasy historii raczej, przepisów żadnych, niuansowania żadnego. Tak, Katarzyna stworzyła Stanisława Augusta, tak, miała do niego sentyment, ale równie dobrze mogła wybrać księcia Adama Czartoryskiego, ponieważ zarówno Adam Czartoryski, jak i Stanisław Poniatowski byli ludźmi Czartoryskich, tych dużych Czartoryskich, czyli Augusta i Michała. I wiadomo było, że padnie to na jednego lub drugiego. No i Stanisław Poniatowski był jej dawnym kochankiem, natomiast Adam Czartoryski był kwietystą, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli pacyfistą i nie za bardzo się nadawał wtedy na to, więc tutaj nie, ja bym nie absolutyzował, tak jak Cat Mackiewicz, tego połączenia kochankowatego między Wielką Księżną Katarzyną, a później Carycą, a Stanisławem Augustem, to Stanisław August się chyba łudził dłużej, że to coś oznacza. Natomiast tutaj chodziło po prostu o kogoś, komu ona może zaufać, ponieważ interesy się pokrywają. Czartoryscy to byli takie bandziory kresowe, które chciały wykończyć innych bandziorów kresowych, czyli Radziwiłłów. I w związku z tym wszystkie, nieważne jakimi środkami, tutaj przyznawanie Czartoryskim jakiegoś szerszego światopoglądu niż Radziwiłłom jest, czy Potockim, jest troszeczkę naciągane. Co najmniej, natomiast z tym w ogóle nie polemizuje Cat Mackiewicz, więc pod tym względem jest bezwartościowy. I on mówi, że zasadniczo Stanisław August miał trochę zalet. On próbował oszukiwać rosyjskich ambasadorów, wyprowadzać ich w pole i on uważał, że to jest taka rokokowa zagrywka, taka zakulisowa i tak dalej, i że de facto jemu chodziło to samo co Kościuszce, tylko że Kościuszko chciał po prostu odrąbać łeb Rosji, a Stanisław August myślał, że tak zakulisowo coś tam. Nie, to nieprawda. To nie jest tak, że Stanisław August wielokrotnie oszukiwał zakulisowo carskich. To jest nieprawda. Zazwyczaj to carscy jego wodzili za nos. Rzeczywiście Stanisław August miał bardzo dużo uprzedzeń w stosunku do Niemców, utrwalił go w tym niestety Adam Naruszewicz, tutaj rację ma pani, ona się nazywa Zielińska chyba, Katarzyna, czy jakoś tak, nie widzę stąd, ale jego Zielankowska, jakoś tak, kurde, Katarzyna, nie mam pamięci do tych nazwisk polskich, wszystkie takie same, to jest Kaspisko,
Zielenkowska chyba, ona chyba jest. I ona mówiła, że Stanisław August był, dzisiaj byśmy powiedzieli, trochę słowianofilem, Niemcom nie ufał, mówił o pruskiej hydrze, nie ufał Sasom, nie użył kontaktów swojego brata, który służył w armii austriackiej. Nic. Tylko Rosja, tylko być dobrym partnerem dla Rosji. Dopiero tuż przed Sejmem Wielkim mu się oczy otworzyły. Także ja nie widzę tutaj, żeby Stanisław August kogokolwiek nabrał. Raczej sam został wielokrotnie wyruchany przez Rosjan, mówiąc bez ogródek. Natomiast on, więc tu nie ma żadnej metody, jeżeli on uważał, że zakulisowo coś tam zdziała, no to może i uważał, ale takie metody zakulisowe to stosowało wielu innych w tej epoce skuteczniej niż on. Także trochę dziwny ten hołd dla Stanisława Augusta, może właśnie za ten wschodnizm, za ten germanosceptycyzm, nie wiem. W każdym razie, natomiast rację ma Cat Mackiewicz w tej sprawie, że popiera teorię historyka i konserwatysty z międzywojennego Michała Bobrzyńskiego, który zauważał, Bobrzyński to była jakby głowa szkoły krakowskiej, która uważała, że zabory to nasza własna wina, zgodnie z prawdą. Natomiast szkoła warszawska uważała, że zabory to my wszystko dobrze, natomiast wokół źle. I tutaj Bobrzyński mówił, że tolerancja polska w XVII wieku to absolutnie nie było już żadnej tolerancji, to my sobie wmawiamy. I w XVIII wieku to już nie było nawet śladów śladu. I to jest oczywiście prawda, już za Zygmunta III, tercjarza jezuitów, ultrafanatyka Zygmunta III Wazy nie ma żadnej tolerancji. Także, a co dopiero w XVII wieku. Także taka to prawda jest po prostu i Bobrzyński to zauważył i bardzo dobrze i Cat Mackiewicz to gęga za nim, bo sam by nie wiedział, ale dobrze, że wie od kogo gęgać. Natomiast także tu się zgadzam, bo to jest na stronie 22, 23, 24 są rozważania na ten temat. No i rzeczywiście trzeba było wprowadzić trochę oświecenia i teraz była ta kwestia, czy sami to zrobimy, czy Rosjanie nam pomogą, czy jeszcze ktoś nam pomoże. I czy to dobrze, czy to źle, to rozważania są zawsze przydatne. Warto pamiętać, że my jesteśmy krajem, którym reintrodukowano tolerancję religijną na siłę. I to spowodowało, że ultrafanatycy z barscy konfederaci się oburzyli trochę słusznie, bo niepodległościowo, a trochę niesłusznie, bo fanatycznie. I tak to po prostu wyglądało. Natomiast kompletnie się nie zgadzam z Mackiewiczem. On Mackiewicz mówi, że podkreśla to, że Stanisław August należał do masonerii i że zanim się do niej zapisał, to się nią interesował i że z tego jest jakiś wielki big deal. I Mackiewicz mówi, że teraz wiem, że będzie kociokwik zarówno tych, którzy cenią masonerię, uważają, że ona wniosła w najważniejszy wkład oświeceniowy, jak i ci, którzy demonizują masonerię, się wszyscy na niego teraz rzucą. Tak, ponieważ słusznie się rzucą, ponieważ Cat Mackiewicz nie wie, czym była masoneria w XVIII wieku. W XVIII wieku masoneria była tylko i wyłącznie klubem dyskusyjnym, bo byli nawet, słuchajcie, ludzie, którzy byli związani z masonerią, którzy udowadniać chcieli, że masoneria wywołała na przykład rewolucję francuską, się nie udało. Joseph de Maistre próbował to udowodnić. Były mason, były wolterianin, potem ultrakonserwatysta, nie udowodnił, nie dał rady. Ale inni kłamali, po prostu nie chcieli w ogóle dowodzić, tylko uznali, że tak jest i tyle, i kłamali. W każdym razie, oczywiście masoni to były różne loże, one się od siebie różniły, one nie byłyby w stanie niczego przeforsować, już na pewno nie rewolucji francuskiej, żadnej nawet reformy nie były w stanie przeforsować. Natomiast one były zbyt rozczłonkowane, natomiast przywiązywanie nadmiernej wagi do masonerii jest błędem, dlatego że masoneria była zasadniczo w drugiej połowie, bo w pierwszej połowie XVIII wieku jest słaba, w drugiej połowie jest silna i to się wiąże z przyspieszeniem oświecenia, ale tak naprawdę to się wiąże z przyspieszeniem tak naprawdę takich duchów równościowych. Się podobało w masonerii, że wszyscy mówili do siebie bracie, albo panie bracie, albo bracie, a nie te tam wasze, wasza łaskawość, wasza miłość, panie hrabio i tak dalej. Chodziło o to, żeby zwykły mieszczuch, jak Mozart na przykład, mógł sobie pogadać z jakimś tam hrabią Eszterházy, nie wiem czy Eszterházowie należy do masonerii, ale na przykład z hrabią Starembergiem, który należał do masonerii, że sobie mogli normalnie pogadać bracia, a nie bez tego nieustannego, wiecie o co chodzi. Więc to przyciągało, że można swobodnie pogadać o polityce i tak dalej.
I tak dalej, i tak dalej. Proszę nie pisać nie na temat. To nie jest pogaduszki na każdy temat. Proszę pisać pod filmem dotyczącym kresów, okresach, a ja tu nie o kresach gadam. Więc w związku z tym, więc przywiązywanie nadmiernej wagi do masonerii, zresztą w ogóle też Katarzyna II jest jakoś tak łączona z tą masonerią. Katarzyna II pod koniec swojego panowania zakazała działania masonerii, bo ubzdurała sobie, że działania masonerii za bardzo są inspirowane z Berlina i Wiednia. I może czasami tak nawet było, ale tylko czasami, że byli jacyś tam agenci Berlina i Wiednia i to było niedobre dla Rosji zdaniem Katarzyny II i zakazała działania masonerii, warto o tym pamiętać. Więc tutaj jakieś łączenie nadmiernie masoników ze Stanisławem Augustem czy z Katarzyną to jest też błędny trop. Krótko mówiąc, dzieło ignoranta historycznego, który nie wie, co, jak oddzielić ważne od nieważnych, natomiast się sporo w tym obczytał i myślał, że myśli, że ma coś do powiedzenia. No tak, tak oceniam biografię Stanisława II Augusta, pióra Cata Mackiewicza. Zresztą generalnie Mackiewicz pisał dużo i nieskładnie i tendencyjnie i moim zdaniem Mackiewiczów powinno się obmijać szerokim łukiem jako ludzi, którzy nie mogli przeboleć tego, że nie mają już tych swoich dzierżawców, czy też niewolników, czy tam kogokolwiek na wschodzie. I że linię Curzona wszyscy popierali na całym świecie po 1929 roku, bo w tym roku zmarli ostatni poważni politycy europejscy, którzy nie popierali linii Curzona, którzy chcieli Polakom dać więcej na wschodzie. I tymi politykami byli Clemenceau i marszałek Foch. A potem już wszyscy byli za linią Curzona, natomiast Mackiewicze jakoś tego nie dopuszczali do siebie, uważali, że to jakaś zdrada albo londyńska, albo stalinowska, albo AK, albo kogoś tam, albo AK za bardzo zaorowała na stalinizm, albo jeszcze coś tam. W każdym razie nie mogli przeboleć tych swoich powideł kresowych, zamiast się normalnie spakować po pierwszych rozmowach o linii Curzona, jakim to nie smakowało. Ta kwestia linii Curzona, trzeba się było spakować i przenieść na zachód i tyle. Mieli kupę czasu, żeby to zrobić. Nie? No ale także ten cały kresowiakizm nas sporo kosztował, chaosu tylko niepotrzebnie i tak dalej. Kresy mogły być polskie, gdyby nie kretyńska, prowatykańska Unia Brzeska, o której oczywiście Cat Mackiewicz nigdy nie wspomni, no bo w końcu katol. Nie wspomni, Unia Brzeska 1596 przecina jakiekolwiek możliwości spolonizowania szerokich warstw społecznych na Kresach. I od tego momentu wiadomo, że to jest wszystko do wzięcia dla jakiejkolwiek potęgi prawosławnej. I od tego momentu jesteśmy załatwieni na wschodzie. Oczywiście kiedy się wydarzyła Unia Brzeska? Za szkodnika Zygmunta III Wazy. Ten sam, który wykończył naszą tolerancję, tercjasz jezuitów pieprzony, ten sam oddał de facto Kresy dla Rosjan. I tyle. Tak, Stanisław August rzeczywiście z edukacją ruszył, tak, to jest oczywiście fajne, natomiast on był takim ministrem bardziej rosyjskim, który wprowadzał oświecenie i bardzo dobrze, natomiast to był bardziej minister rosyjski niż król. No to tyle o tym dziełku. Mam nadzieję, że patron zadowolony.